Bardzo pozytywnie. Przede wszystkim to, co mnie jako wykładowcy, wykładowcy najbardziej cieszy, to jest pełna sala. To, to proszę Państwa, u, uczestnicy konferencji głosują nogami. Jeżeli sala jest pełna, to dowodzi, że to, co przedstawiamy jako wykładowcy, jest nie tylko interesujące dla nich, ale też, też oceniane bardzo pozytywnie, bo inaczej by wyszli. Także dla mnie ta pełna sala to jest najlepszym wskaźnikiem, innego nie potrzeba. Pandemia i może te wszystkie działania przeciw, przeciw ograniczające liczbę zakażeń, które się z pandemią wiązały. Pamiętacie państwo dystansowanie, zamknięte szkoły, praca zdalna, stosowanie maseczek. Wszystko to sprawiło, że przez chwilę mieliśmy nadzieję, bo my jako ludzie jesteśmy bardzo optymistyczni, że liczba zakażeń spada. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o COVID, to te działania oceniam z perspektywy jako średnio skuteczne, ale w stosunku do wielu chorób zakaźnych, zwłaszcza na przykład grypy, Ym, powiedzmy zakażeń paciorkowcowych czy pneumokokowych, to rzeczywiście te działania przeciwpandemiczne przyniosły wyjątkowo yy, duży spadek liczby, liczby zakażeń i myśleliśmy, że już tak zostanie. No ale prawda okazała się zupełnie inna. Po pandemii obserwujemy wzrost i to nieraz przekraczający to, co, co wynikałoby ze średniej wieloletniej. Mamy obecnie bardzo dużo zakażeń, paciorkowcowych, ciężkich zakażeń choroby inwazyjnej, to meningokokowej, pneumokokowej. Jak powiedziałem, liczby chorych są większe niż były w czasach przed, przed, przed pandemią. Czyli mówiąc tak krótko, ryzyko ciężkich zakażeń nam się wyraźnie w pandemii zwiększyło. Jakie są tego przyczyny, trudno stwierdzić. Być może mamy sporą grupę osób, które nie nabrało. O, 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 Odporności w sposób naturalny. A może COVID nas osłabił? To nie chodzi o przyczyny, ważne są efekty. Po prostu zakażen jest więcej i, i musimy o tym pamiętać. Ja bym powiedział więcej: antybiotykooporność narasta i właściwie y, musimy w, w, pamiętać, że to jest nasz wspólny problem, bo kto dzisiaj jest y, y, lekarzem, jutro z dużym prawdopodobieństwem będzie też pacjentem. Y, Stosowanie antybiotyków wykracza znacznie poza um, sprawę między... Pacjentem jego lekarza. Dlatego, że stosując antybiotyki, biorąc presję selekcyjną, sprzyjamy rozwojowi antybiotykooporności, czyli ma to znaczenie dla nas wszystkich. Ja bym powiedział nawet w skali globalnej, bo te nazwy, powiedzmy jak Klebsiella, New Delhi, to się z niczego nie wzięły. Te bakterie tam powstały, a rzeczywiście takim zjawiskiem obecnie zauważalnym jest to, że antybiotyki w krajach rozwijających potaniały, a biorąc pod uwagę ich liczne populacje, są tam idealne warunki do rozwoju antybiotykooporności. Teraz, jak to ograniczyć? Ja myślę, musimy myśleć, pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, żeby ograniczać, zawężać wskazania do nadużywania antybiotyków. Że tak powiem, ja wiem, że to, co powiedziałem, nie brzmi może, bo nadużywanie zakłada błędne stosowanie. Ale Pamiętajmy, że najczęściej antybiotyki są nadużywane w takich infekcjach banalnych, gdzie nawet gdyby one miały tło bakteryjne, to szczerze pacjent, pacjenta organizm sam by sobie z nimi poradził. No, Przykładem niech będzie chociażby ostre zapalenie ucha środkowego, gdzie najczęściej etiologia jest bakteryjna, ale też wiemy, że w wielu przypadkach Wystarczy podać le, leczenie przeciw przeciwgorączkowe, przeciwbuławowe choroba i tak sama, sama, sama przechodzi. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to stosowanie antybiotyków o możliwie wąskim celowanym spektrum, dlatego że ich, nie dość, że ich działanie y, takie bardziej skupiony na celu jest skuteczniejsze. To jeszcze wywiera znacznie słabszą presję selekcyjną, czyli mówiąc krótko, rzadziej prowadzi do rozwoju antybiotykooporności. oporności. No i trzecia rzecz, jak odwrócić te niekorzystne tendencje. Jedną z możliwości jest szerokie stosowanie szczepień. Dlaczego? Dlatego, że no, i to udowodniono w przypadku szczepień przeciwko pneumokokom, szerokie stosowanie szczepień przeciwko tym drobnoustrojom, gdzie w szczepionce mamy akurat te szczepy, które są antybiotykooporne, sprawia, że um, odwraca się tendencja antybiotykooporności. Czyli znowu pojawiają się szczepy antybiotykowrażliwe i to jest chyba jedyny sposób, jaki, jaki w tej chwili um, opracowaliśmy, żeby te niekorzystne tendencje, jeśli chodzi o rozwój antybiotykooporności, odwrócić. No i oczywiście to, o czym pamiętać trzeba zawsze, czyli higiena rąk, która może brzmi tak Nudno, ale cały czas jest aktualne. Tak, proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem w szpitalu, tak mówiąc obrazowo, dochodzi do stworzenia. Takiej masy krytycznej przez analogię z bombą atomową. Bo są nagromadzenie na małym terenie dużej liczby osób, które z jednej strony są podatne na infekcje, bo są słabe, bo są chore, no, w szpitalu zdrowi generalnie nie leżą, a z drugiej strony, a z drugiej strony yy, mamy nagromadzenie szczepów. Leko oporny. Bo przecież bakterie szpitalne z samej definicji to, to są zupełnie mniej, są bardzo, znacznie mniej wrażliwe na antybiotyki niż te bakterie, które spotykamy w, w środowisku poza, po, po, poza szpitalem. Więc bardzo trudno jest w szpitalu zapobiec infekcjom. Zwłaszcza, że personel, odwiedzający, sami pacjenci, sprzęt, który używamy, no może. Prowadzi do przeniesienia zakażenia. Więc w tym środowisku szpitalnym, biorąc pod uwagę to podwyższone ryzyko, powinniśmy się zachować właśnie tak jak w elektrowni atomowej czyli mówiąc krótko, bardzo uważać na to, co robimy, żeby nie doprowadzić do, do, do ogniska wywołanego przez, przez bakterie leko, lekooporne. Na to pytanie właściwie odpowiedziałam na początku, bo proszę Państwa, jeżeli ja widzę w odległym mieście, chociaż bardzo atrakcyjnym, jak Żnin, pełną salę. No to chyba wniosek płynie prosty, skoro sala jest pełna, czyli osoby tematyką są zainteresowane i chętnie spotkają się na następnej konferencji.